50 miastach. Uczelnie są coraz wyższe i należy dzisiaj, między innymi jedna z tych zmian, która jest proponowana, to jest zmiana proporcji, bo one są automatycznie jak gdyby dzielone między stypendiami socjalnymi i stypendiami naukowymi. Zmienia się te proporcje, żeby móc całość wykorzystać. Poza tym zmniejsza się bezrobocie. Tak, ostatni rok to jest 300 tysięcy osób, które otrzymały czy dostały pracę. To są rodzice tych przecież studentów, więc i sytuacja finansowa tych rodzin się istotnie poprawi. Oczywiście są do tego jeszcze kredyty studenckie. Wie pan, ja zerkam na tę taką podstawową rozpiskę opublikowaną w raporcie i patrzę. Najtańszy pokój w domu studenckim 315 zł. No to wydatek nie do uniknienia dla kogoś, kto dojeżdża z miejscowości. Wyjście do kina 16 zł. Kino studyjne tańsze. Lunch w uczelnianej kafeterii 2 razy w tygodniu 120 zł. Obiad w barze mlecznym kolejne 2 razy w tygodniu 156 zł. No i bilet miesięczny, kseronotatek, piwo 2 razy w miesiącu. Nieduże jak nas, nie trwa, umówmy się, 6 zł. Żywność 350, ewentualnie czesne, średnio 550. Nie jestem przekonany, czy to są wszystko takie wydatki, które polski student musi ponosić. Oczywiście, no, to znowu jest pewna średnia i statystyka. Są studenci, którzy wydają istotnie więcej, są studenci, którzy wydają mniej. To też zależy przede wszystkim od tego, w jakiej miejscowości studiują, tak? Dzisiaj tutaj pokój w akademików w Warszawie. Powodzenia. A, to jest inna sprawa. Dokładnie, nie możemy patrzeć też przy tej średniej, nie możemy patrzeć przez pryzmat Warszawy, bo w Warszawie znalezienie kawalerki za 1200 zł pewnie albo jest niemożliwe, albo to jest gdzieś na absolutnych pograniczach Warszawy. Pamiętajmy, że dzisiaj część, a te dane to są średnie, część uczelni jest bardzo małych miejscowości. Są uczelnie nawet, które de facto znajdują się w wioskach, gdzie siedzimy uczelni, są wioska. Mamy wiele miejsc, oddziałów uczelni, gdzie student już nie dojeżdża kilkadziesiąt kilometrów na uczelnię, tylko uczelnia przyszła do niego. Dlatego te koszty w tej chwili w porównaniu z kosztami sprzed kilkunastu lat proporcjonalnie się zmniejszyły właśnie dzięki temu, a jednocześnie ta pomoc socjalna jest znacząco większa. A czy to nie jest trochę tak, że też należałoby podobnie jak w przypadku mitu o bezpłatnej służbie zdrowia skończyć z mitem o bezpłatnym studiowaniu? Bo jest to nieprawdziwe, bo nie ma czegoś takiego jak bezpłatne studia, skoro za najdrobniejszą rzecz, za seminarium magisterskie, albo za powtarzanie przedmiotu, albo za coś tam uczenia, się tylko może, tak powiem, nalicza dodatkowy koszt. Ależ oczywiście, że tak. To znaczy, generalnie musimy pamiętać, mamy bezpłatne szkolnictwo, wystarczy przejechać się daleko, tak, do Stanów, żeby zobaczyć, co to znaczy brak bezpłatnego szkolnictwa wyższego. Bezpłatne szkolnictwo wyższe jest w Danii. Jak się zdaje, za nic student nie płaci. Nie płaci. A to, co pan redaktor powiedział, czyli te obciążenia, które uczelnie wprowadzają, jest to efekt niestety z tej gruntownie zmniejszającej się liczby studentów. Uczelnie przyzwyczaiły się do dotacji i do sum wpłacanych przez chociażby studentów studiów zaocznych na bardzo wysokich poziomach. W tej chwili te środki dodatkowe uczelni znacząco maleją, gwałtownie maleją. Tak? Ostatni rok niektóre uczelnie to jest zmniejszenie się liczby studentów na danej uczelni o 20%. Z roku na rok to jest szok. To jest szok. Odchodzi z uczelni wyższych demograficznych, wchodzi ten absolutny niż. W związku z A uczelni mamy 4 procent, jak pan wie, i wtedy będzie problem w drugą stronę. Znaczy ja myślę, że wtedy akurat uczelnie odetchną przez 5 lat, bo ten wyższy rocznik będzie przez 5 lat funkcjonowany, tylko jeden z 4-5 roczników. Ale to będzie tylko jeden moment, oczywiście gwałtowna, nie będzie spadała przez wiele lat jeszcze. Liczba studentów euro i no, słyszymy o tym, że ministerstwo pracuje nad zmianą systemu w ogóle finansowania uczelni, głównie tych topowych, lepszych uczelni, gdzie ma się odejść od systemu naliczania dotacji tylko i wyłącznie od umowy przysłowiowej studenta, która spowodowała to, że uczelnie idą tylko w ilość, no bo jakoś muszą finansować swoje funkcjonowanie. Jest też pomysł na zamykanie uczelni publicznych po to, żeby oskarżeni będą składać zeznania do końca marca. Potem rozpocznie się przesłuchanie 300 świadków.
zresztą problem sąsiedni, byli wicepremierzy, ministrowie i była szefowa autonomicznego regionu Madrytu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Do tematu wrócimy w poranku Polskiego Radia 24 po 7.20. Polskie Radio 24 słowem. Tak, i one nie mają szans dzisiaj funkcjonować, bo tam nikt nie pojedzie, tak? Do Krakowa, do Warszawy, do Poznania, do Torunia, do wielu innych ośrodków akademickich. Ludzie nawet z daleka będą dojeżdżać na studia do tych uczelni. Po prostu nikt nie przyjedzie i pewnie będzie proces poza uczelniami prywatnymi również powolnego zamykania niektórych uczelni publicznych. Po prostu zabraknie pieniędzy. Jak pana zdaniem powinien system finansowania szkolnictwa wyższego? Myślę, że ten kierunek, który gdzieś jest od kilkunastu lat omawiany, ale na razie nie wprowadzony, czyli budowy kilkunastu, pewnie więcej nie, odtworzenia tej sieci uczelni, które to... 98% głosów 25 lat temu, czyli kiedy mieliśmy kilkanaście, dwadzieścia kilka takich uczelni, miał komuną wrócić. Bardzo niebezpieczne. Wie pan, no, można się zastanowić, czy poziom kształcenia dzisiaj mamy wyższy, czy niższy. Każdy pewnie by miał inny pogląd, ale to nie o to chodzi. O to chodzi, żeby były takie uczelnie. Ja idąc na uczelnię w początku lat 90. szedłem do Torunia, na bardzo dobry uniwersytet. 10-15 lat później zastanawiam się, czy mój dyplom jest warty tyle samo, jak w momencie, kiedy ja szedłem. Ten uniwersytet po prostu kształci masowo, a jeżeli kształci masowo, to musi kształcić gorzej. Ja kiedy zacząłem studia, zaledwie kilka lat później było niewiele niż pan w każdym razie. To na jeden kierunek było 19 chętnych, dzisiaj w tym samym kierunku nie ma. Jest deficyt. Tak, ale to się wiąże z dwoma elementami. Po pierwsze, dlatego, że jest niż, jest mniej, ale po drugie, dlatego, że jest mniej więcej dwukrotnie więcej uczelni niż wtedy. Tak. Kierunki niektóre powstały w takich małych miejscowościach, gdzie po prostu się komplet nigdy nie zbierze. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o system finansowania, nie mamy chyba wyjścia. Trzeba wyodrębnić takie uczelnie, które muszą wyjść z systemu walki o liczbę studentów. To znaczy, nie może być tak, że dotacja państwowa zależy tylko i wyłącznie od liczby studentów. To jest dużym ujmą dla poziomu kształcenia, a to się kończy z tym, że wychodzą studenci trochę gorzej wykształceni, mniej warci na rynku pracy i potem mający kłopot na tym rynku pracy. Regulacja. Myślę, że jakaś regulacja w sensie innego systemu finansowania, to znaczy nie wyznaczania tych uczelni. To nie chodzi o to, żeby ktoś wskazał teraz, że ta i ta uczelnia. Bo ja wyobrażam sobie, mieliśmy ze 20 lat temu, kilkanaście lat temu, wybitne uczelnie i mamy dzisiaj jeszcze wybitne uczelnie prywatne. No, rzeczywiście mogą konkurować na rynku edukacyjnym bez problemu, choć z najlepszymi uniwersytetami. W związku z tym ja wyobrażam sobie w tym gronie również uczelnie prywatne, które będą utrzymywały poziom, dający nam szansę kształcenia najlepszych i wybitnych, a jednocześnie nie odbierające uczelniom możliwości finansowania. A może pomysłem jest rozwiązanie brytyjskie? Pan wspomniał o Stanach Zjednoczonych. To jest często związane właśnie z stypendiów, które pomagają finansować edukację na poziomie wyższym. A potem w trakcie pracy spłacić państwu to, co za nas zapłacimy. System takich stypendiów my w zasadzie mamy. To jest prawie 2 miliardy złotych rocznie w tej chwili na system stypendialny. Jak do tego ułożymy system kredytu studenckich, który jest absolutnie niewykorzystywany. To znaczy mamy robić takie stypendia, bardziej kredyty, czyli właśnie pożyczanie pieniędzy, ale ten system jest absolutnie niewykorzystany. No właśnie, co oznacza jest wykorzystany, to oni nie zapytają. To nie jest coś, nieraz w moich dyskusjach ja wskazuję, że to oznacza, że gigantycznej potrzeby finansowania dodatkowego dla studentów nie ma, bo to finansowanie istnieje. System bankowy wspólnie z jednostkami publicznymi, czyli z ministerstwem, finansuje takie kredyty, które de facto przez pierwsze 10-15 lat są nieoprocentowane. A popyt jest mniej niż niski. Większość środków jest niewykorzystywana od lat. Musimy kończyć. Niestety, bardzo dziękuję. Waldemar Spytek, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego Państwa i moim gościem. Dziękuję panu serdecznie za te informacje. Będzie pierwszy program gospodarczy. Ja słyszę się z państwem jutro w piątek o 5 rano. To nie jest kwestia naszych zobowiązań, ale jest to 6 na 10.
To jest kwestia też świadomości tego, czym jest pizza. I to jest tak, rozmawiałem z wieloma specjalistami, że ta fala islamu pośród tych ludzi, którzy są w tragicznej sytuacji, którym wszelkie należy pomóc, człowiekowi, który traci wszystko zagrożone życie, należy pomóc. No to jest rzecz jakby pozna, ale należy myśleć, należy się zastanawiać, jak to zrobić w sposób racjonalny. Dlatego, że rozmawiałem z panią, która na Uniwersytecie Szkockim opracowała różne badania na temat islamu, na temat młodych przyznawców islamu w Europie Zachodniej. Okazało się, że są oni wszyscy zwolennikami wojującego islamu i nie widzą, zdecydowanie większość z nich na przykład nie widzi żadnego problemu w tym, żeby używać siły i terroru dla wprowadzania islamu. To jest zupełnie jakby dość ciekawe, jak taka kwestia tych kłód, prawda? Pierwsze pokolenie, które tutaj przyjeżdżało, tych rodziców, to kobiety przyjeżdżały tu bez kłód. Dlatego, że one tu przyjeżdżały, uciekając przed fanatyzmem religijnym i przed kalifatem. Chciały się zeuropeizować. Drugie pokolenie, które teraz jest, wraca do tego, to przeciwnie, wraca do swoich korzeni. No i teraz jest pytanie, jaki jest ten islam? I to, że islam ma jakieś pokojowe wątki, no to sobie można pisać, ponieważ to są bajki. Islam z tej natury jest wojowniczy, z tej natury jest ekspansywny, jego podstawowe założenie to jest nawracanie niewiernych przy pomocy siły. I to się trzeba jasno powiedzieć. I teraz tak, ja nie mówię, że z tego wynika, że mamy nie przyjmować, a czy ja tak, albo tak. A po pierwsze, że jak to pierwsze, trzeba prowadzić bardzo jednak poważne pito i bardzo dokładnie sprawdzać, kogo my tutaj przyjmiemy, kogo nie przyjmiemy. Nie przyjmę ludzi, którzy na przykład są młodzi, nie mają ze sobą dowodu tożsamości, bo je wyrzucili gdzieś tam po drodze, spłonęły po drodze. Jeśli spłonęły, to jest wszystko do badania. Przyjąłbym rodziny, dzieci. Wie pan, tutaj jakieś dwa lata temu ktoś katolicki przyjął w chrześcijan. Ja właśnie zaleczę, że to. I te rodziny tutaj są, ale nie wszystkie. Część wyjechała na zachód. Ja robiłem opowiadać o jednej takiej rodzinie i oni powiedzieli, że nie wyjadą na zachód, bo boją się muzułmanów. Czyli oni swoich, tych, którzy doprowadzili do tego, że oni musieli uciekać ze swojej rodzinnej miejscowości. Więc oni sami widzą, znaczy to nie jest widzimy się jakichś Polaków, znaczy samych mieszkańców Syrii jest głęboki podział i oni też dostrzegają ten problem, więc należy się nad tym głęboko zastanowić i w jaki sposób to wyjść racjonalnie, aby nie przyjmować tych ludzi, którzy chcą przyjechać, żeby nas zabić po prostu. Pani w katolicy, akcja, która rozpoczęła się w internecie, miała być wyrazem sprzeciwu wobec obywatelskiego projektu ustawy zaostrzającego przepisy antyaborcyjne, który został skierowany do dalszych prac w Sejmie. Czarny protest odbywał się m.in. w dużych miastach województwa śląskiego, m.in. w Bielsku Białej, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach czy w Katowicach. W stolicy województwa na rynku zebrało się prawie 1000 osób. Czy ma pani chyba czarny balonik? Dlaczego trzeba protestować? Ja nie zabraniam nikomu mieć dziesiątki dzieci. Wojna jest zawsze wtedy, kiedy są przeciwstawne emocje, przeciwstawne poglądy, przeciwstawne także religie. To jest rzecz oczywista. Ale to nie znaczy, że mamy, dlatego że to są ludzie o innym wyznaniu, że mamy im odmawiać pomocy. To, co ja widzę, ale te dzieci wyjmowane, bombardowane z domu, tych ludzi, którzy tam bez mieszka zostają. Chciałyśmy wszystkie urlopy, pracy, wszystkie dziewczyny na posterunku zostali chłopcy i strajkujemy. W informacjach TOK FM o 7 z kolei echa czarnego protestu na świecie sprawdzimy, jak wczorajsze wydarzenia relacjonowała zagraniczna prasa. Drogę krajową numer 2 chcą gdzieś od 8 rano blokować hodowcy świń. Rolnicy planują przez cały dzień jechać w kurowni kilkudziesięciu ciągników między Białą Podlaską a między Rzeczem Podlaskim, by zwrócić uwagę na swoje problemy. Walczą o interwencyjny skup żywca na terenie objętym zakazem handlu tymi zwierzętami w związku z afrykańskim pomorem świń. Domagają się też wyznaczenia kolejnych punktów, gdzie można sprzedać zwierzęta, bo obecnie na trzy województwa zagrożone chorobą funkcjonuje tylko jeden taki zakład. Słuchasz informacji do KFM. Parlament Europejski ma dziś głosować nad ratyfikacją Światowego Porozumienia Klimatycznego. Podczas tej procedury w Strasburgu będzie sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon. Porozumienie wypracowane w grudniu w Paryżu ma na celu utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie niższym niż 2 stopnie
Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej. We wrześniu umowy ratyfikowały Stany Zjednoczone i Chiny, kraje emitujące do atmosfery najwięcej gazów cieplarnianych. Władze Ukrainy twierdzą, że mimo formalnego rozejmu w Donbasie wciąż toczą się walki. Wczoraj zginął tam jeden żołnierz sił Kijowa, dwóch kolejnych zostało rannych. Od niedzieli pozycje wojsk Ukrainy ostrzelane zostały 48 razy. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Mariupola. Porozumienie w sprawie rozejmu kilkanaście dni temu podpisali przedstawiciele Ukrainy, Rosji, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i prorosyjskich separatystów. Synoptycy ponownie ostrzegają przed opadami w całej południowej Polsce i na Mazowszu, szczególnie intensywnie popada na Śląsku, Małopolsce i na Podkarpaciu. Sporo słońca natomiast na wybrzeżu, na termometrach 12 stopni w Białymstoku i Warszawie, 13 w Trójmieście i Łodzi, 14 we Wrocławiu i Gorzowie, 15 w Szczecinie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Z Unii Europejskiej, jak nas proszą o coś, to spróbujmy pomóc. Ponieważ my się zwrócimy już właściwie chyba za chwilę, żeby w nowym budżecie perspektywie finansowej, żeby przyznano nam takie środki jak dotychczas. Też nam mogą powiedzieć, my mamy swoich wyborców. Ja nie pytam, dlaczego my mamy na Polaków. Już za chwilę kolejna odsłona debaty dnia. Gospodarczy program Radia TOK FM. Tradycyjnie na początek kursy walut. Informacje dnia w skrócie. Za euro teraz trzeba płacić 4,29 zł. Sejm rozpoczyna dziś pracę nad obywatelskim projektem ustawy zakazującej handlu w niedzielę. Zgodnie z nim zakaz miałby dotyczyć większości placówek handlowych. Amerykański Departament Stanu ogłosił zawieszenie wszelkich rozmów z Rosją w sprawie Syrii. To kolejny przejaw rosnącego napięcia między Moskwą a Waszyngtonem. Powodem jest fiasko zawartego niedawno rozejmu. Kolejny spadek wartości funta tak słabej brytyjskiej waluty wobec euro nie było od 3 lat. Funt potaniał też względem złotego. Kosztował średnio 4,92 zł. Zdaniem analityków przyczyną było ogłoszenie przez premier Theresa May wstępnych terminów wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wczorajszą audycję prowadził Wiktor Siedlik z tygodnika Sieci Gości, byli publicyści Bogumił Łoziński, gościa niedzielnego oraz Sławomir Dębski. To w drugiej części debaty głównym tematem był czarny protest i kontrowersje związane z zaostrzeniem prawa dotyczącego przerywania ciąży. Mamy czarny protest, był jednocześnie odbyły się demonstracje w kilku miastach. Kobieta to nie inkubator, moje ciało, moja sprawa, edukacja i antykoncepcja zamiast zakazów. Był wobec Skarbu Państwa. Pożyczka była zaciągnięta po to, żeby można było wypłacać emerytury i renty. No i teraz rząd chce ten dług FUS-owi umorzyć. Ale jeszcze jeden temat na posiedzeniu Rady Ministrów. Zeta, czyli informacja o tej umowie handlowej i właściwie o handlu usługami między Unią Europejską a Kanadą. Ta umowa budzi wcale nie mniej kontrowersji niż umowa ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj chodzi o wejście Kanady do ustawy, wejście właściwie umowy z Kanadyjczykami, a te protesty, które się rodzą, rodzą się dlatego, że przeciwnicy tego porozumienia CETA obawiają się na przykład utraty praw pracowników czy wejścia na rynek żywności modyfikowanej genetycznie. I jeszcze jedna zapowiedź też z samego rządu, to już rzecznik Rady Ministrów. Rzecznik rządu powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość po posiedzeniu Rady Ministrów dzisiaj będzie konferencja dotycząca przyszłości Ministerstwa Skarbu Państwa oraz tego, jak ma wyglądać nadzór nad spółkami Skarbu Państwa. W zeszłym tygodniu premier Szybło zapowiedziała stworzenie agencji, która by sprawowała kontrolę nad spółkami Skarbu Państwa. No i dzisiaj być może trochę więcej szczegółów będziemy już znali. I jeszcze dzisiaj również startuje posiedzenie Sejmu. Ono potrwa dzisiaj do czwartku i między innymi wśród prac posłów mają problem, bo ja sam jestem zaskoczony skalą zakazującej tego procesu, bo to, że na placu zamkowym jest około 10 jeszcze pierwsze czytanie rządowego projektu dotyczącego jawności oświadczeń majątkowych sędziów oraz obowiązku publikowania tych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej. Pierwsze gospodarcze programy radio TOK FM. To jest rzeczywiście protest kobiet. One chcą
o swoich sprawach decydować, jest już prawie 6:48, a ja zaglądam do dzisiejszej prasy. Rzeczpospolita na otwarciu o polowaniu na nowe firmy. Już przy rejestracji przedsiębiorca zostanie dokładnie prześwietlony przez fiskusa. Wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiada ułatwienia dla biznesu, a tymczasem pod lepem od kilku dni Ministerstwo Finansów forsuje przepisy podcinające skrzydła nowym firmom. Proces zakładania działalności wydłuży się, a jego powodzenie będzie zależało od oceny urzędnika, który sprawdzi, czy przedsiębiorca ma czystą kartotekę i tradycyjne biuro. Podejrzany będzie musiał wpłacić kaucję. To jest czynne, czyli walka z uchodzeniami VAT-u, ale nowe rozwiązania uderzą też w uczciwe firmy, mówi Agnieszka Dulik, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej. Czego można spodziewać się przy rejestracji przedsiębiorstwa, jeżeli te nowe przepisy wejdą w życie? No, przedsiębiorca czeka weryfikację rozliczeń z ostatnich 2 lat, tłumaczy Paweł Posadkiewicz, doradca podatkowy w kancelarii DLI. W tym czasie nie może mieć zaległości podatkowych powyżej 20 tysięcy, ale to i tak nie wszystko. Często muszą mieć też firmy, w których działalność było zaangażowane, a także osoby, które z nim współpracują, wspólnicy, członkowie zarządu czy prokurenci. A jeżeli wyjdą na jaw jakieś zaległości do skarbówki, to wtedy będzie oceniała, czy to były kłopoty biznesowe, czy to były jakieś próby oszustwa. No i od tej oceny będzie zależało, czy firma zostanie zarejestrowana, czy przedsiębiorca będzie musiał nie zapłacić jakąś kaucję. Ta kaucja może wynosić od 20 do nawet 200 tysięcy złotych i decyzja będzie uznaniowa. Takie są przepisy proponowane w nowej ustawie o VAT. O tym dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Dobrze. Co do rozwiązania również o tym, że podobno wracamy do galerii handlowych i od dawna nie było notowanych wzrostów wizyt w galeriach handlowych, a teraz podobno już ten wzrost trochę widać. Wiążą to niektórzy eksperci z programem Rodzina 500 Plus i z tym, że jest więcej pieniędzy do dyspozycji w rodzinach. Także o piractwie, które osłabia rynek muzyki, to też jeden z tematów dzisiejszej Rzeczpospolitej. Choć serwisy streamingowe rosną, młodzi słuchacze wciąż korzystają z nielegalnej muzyki, pozbawiając branżę części wpływów. Tym wątkiem również zajmuje się dzisiaj Rzeczpospolita. Według koncentracji aptek w danym regionie, ale za tym mają znikać także te towary, które teraz w niektórych miejscach są właściwie głównym zarobkiem apteki, jak na przykład szampony czy kosmetyki i innego rodzaju. To wątki, które dzisiaj podejmuje Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie o gminach, które postawiły tamę ceną wody. Podwyżki zawodu nie będą tak dotkliwe, jak wcześniej zapowiadano, podowiedział się nieoficjalnie Dziennik Gazeta Prawna. Z ustaleń wynika, że Ministerstwo Środowiska radykalnie obniży pułap maksymalnej stawki za pobór, który wcześniej zaproponowano w projekcie ustawy Prawo wodne. Pierwotna wersja mówiła, że limit, który wszystko się policzy, to rodzina może zapłacić za wodę nawet 120 zł więcej w ciągu roku. Teraz ten apetyt został obniżony. Może się okazać, że podwyżki wynoszą znacznie niższe, może nawet 4 zł. To trzeba jakoś rozwiązać. Czyli byłoby to zdecydowanie mniejsza skala. Zmiany teraz są przygotowywane. Myślę, że będzie rozważane, natomiast na pewno gminy postawiły tamę cenę wody dzisiaj na pierwszej stronie Dziennik Gazeta Prawna. Również o tym, jak zmienić ma kodeks budowlany, ale rząd przedstawił nowe przepisy, nowy projekt właśnie w kwestiach infrastrukturalnych i tego, jak mają być budowane osiedla w Polsce między innymi, bo dokument jest bardzo długi, ponad 300 stron. Chodzi o kodeks urbanistyczno-budowlany, a na przykład pomysł jest taki, żeby w zamian za uchwalenie planu miejscowego transfer inwestycji deweloper wybudować, wybudował żłobek, teraz szkołę,
drogę, żeby ktoś ich nawet szpital, dla każdy ma prawo się wypowiedzieć, a potem przekazał je na rzecz sprawie. Gminy. W ten prawa sposób odbywa się w umowie przewatariusza, będzie umowa urbanistyczna, no i taki jest pomysł, ale pytanie, czy da się to wszystko potem zrealizować, czy będzie chęć deweloperów do takiego działania. No zobaczymy, tak czy inaczej kodeks urbanistyczno-budowlany właśnie został pokazany. Można sobie zajrzeć do tego dokumentu. Jest on ciekawy, zresztą będziemy też do niego wracać jeszcze w radiu Tok FM, bo jest bardzo dużo wątków, które należałoby przy okazji omawiania kodeksu poruszyć, i zatem będziemy to w kolejnych dniach oczywiście robić. O mieszkalnictwie w trochę innym wymiarze, czyli o programie mieszkaniowym rządu, także dzisiaj w rozmowie z ministrem Adamczykiem. Wykonawcy, którzy budują mieszkania w różnych częściach Polski, przesyłają nam oferty i potwierdzają, że można budować już za kwotę mniej więcej 2,5 tysiąca złotych za metr, mówił w tym wywiadzie minister Adamczyk, ale muszę przyznać, że jak tak się czyta tę rozmowę, to trochę nie widać konkretnego planu na to, jak ma wyglądać sam program Mieszkanie Plus. Dość swobodne podejście do finansowania tego programu ma pan minister. Polecam sobie zajrzeć do tego wywiadu dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. No tak, znaczy zakończysz, w sensie, że nie zostaje tak, jak jest, tylko podejrzewam, że zostanie też przygotowana ustawa z poprawką przygotowana innych aspektach zmian w ustawie o VAT, bo to też jest przecież w końcu bardzo duży projekt zmian. Kwestie budowlane również tam są podejmowane, no i przedsiębiorcy budowlani nie cieszą się z tych zmian, które są proponowane. Boją się pierwszego odwróconego VAT-u. Złomiarze, hutnicy i sprzedawcy urządzeń elektronicznych długo zabiegali o wprowadzenie odwróconego VAT-u, czyli systemu, w którym podatek do kasy państwa płaci jedynie finalny odbiorca. Przedsiębiorcy budowlani wcale o niego nie prosili, ale fiskus zrobił im niespodziankę i planuje ten sektor także objąć reformą i już przedstawił katalog zmian przepisów. One dotyczą wielu usług budowlanych odwróconym VAT-em. Miałyby być objęte m.in. roboty dotyczące wznoszenia budynków mieszkalnych, konstrukcji stalowych oraz cegieł i kamienia, remontów, rozbiórki obiektów budowlanych, usług związanych z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, energetycznych i cały szereg innych jeszcze rzeczy, ale to i tak nie są przecież wszystkie rzeczy, które się dzieją przy budowie i teraz budowlańcy boją się, że będą musieli potem każdą fakturę analizować pod kątem tego, czy obowiązuje VAT odwrócony, czy obowiązuje VAT normalny, to powoduje zakreślenie przepisów i znaczne utrudnienie prowadzenia działalności. Apelujemy o to, żeby trochę jednak może się tym zająć i pomyśleć i przemyśleć na nowo, jak VAT w budownictwie miałby być rozliczany. O tym dzisiaj wszystkim w Pulsie Biznesu. A Gazeta Wyborcza dzisiaj cały swój numer poświęca czarnemu protestowi, który wczoraj przez ulicę polskich miast przetoczył się jako kobiecy protest przeciwko zaostrzaniu ustawy aborcyjnej. W związku z tym niewiele innych treści jest w Gazecie Wyborczej, ale z takich wątków gospodarczych dotyczących kobiet to dzisiaj znajdą Państwo tekst na przykład o równości kobiet, tylko że tej równości na papierze, bo kobiety nadal zarabiają mniej od mężczyzn. Na dodatek tam, gdzie płaci się więcej pensje, mężczyzn odstają od żeńskich coraz mocniej. Niższe płace plus przerwy w opłaceniu składek plus dłuższe życie oznaczają dla kobiet emerytury głodowe. To jest gospodarczy wątek w Gazecie Wyborczej dotyczący sytuacji kobiet, a wszystko to po czarnym proteście, jaki wczoraj przez ulicę polskich miast przeszedł w bardzo przecież ostatecznie dużej skali. Przekonania, że należy bronić i to wszystko w pierwszym gospodarczym programie Radio Tok FM, magazyny EKG po godzinie 9. Zapraszam w imieniu Macieja Głogowskiego. Na poranek zaprasza Jan Wróbel po 7.20. Jego pierwszym gościem będzie współzałożycielka Stowarzyszenia Inicjatywa Polska Barbara Nowacka, a po 7.40 Rafał Drubiński z Platformy Obywatelskiej. To jest po prostu zdecydowanie gospodarczy program Radio Tok FM. Zapomniał o oświadczeniu Episkopatu Polski. Episkopat Polski skierował do posłów oświadczenie, żeby Tok FM właśnie oraz w zmienić ustawę tok.fm.pl ukośnik audycja. Nie, ale jeszcze tylko jedna informować, jeśli Kościół katolicki wierzyłby w siłę swojego oddziaływania w Polsce, to by się zwrócił do wiernych,
nie korzystajcie z aborcji, a nie poszedł taką łatwą drogą zwracania się do władz. To była debata dnia, najważniejsze wydarzenia polityczne, komentowali publicyści Bogumił Łodziński, gościa niedzielnego oraz Wiesław Dębski, gospodarzem wczorajszej audycji był Wiktor Świecki z tygodnika sieci. Przypomnę, debata dnia od poniedziałku do piątku o 17.15, oczywiście w Polskim Radiu 24. Reklama. Lampiony Katarzyny Bonty. Najbardziej awanturnicza i obliczalna powieść tej jesieni. Pieluszka już do nabycia w salonach The Peak. Polska wydawnictwo produktów za pół ceny z okazji urodzin w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj z lot karty. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Muszę poszedć, zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Też każdy leki właściwie stosowany zależy od twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg pomocy wspomagającą ulotkę przeciwdolności w przypadku nawracających zakładnych dróg oddechowych oczekiw wskazanych na treść na substancję czynnikową zazwyczaj naucza nowaczy Jestem pedagogiem szkolnym. Często rozmawiam z rodzicami dzieci, które mają kłopoty z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem. Wszyscy są zdziwieni, że przyczyną może być niski poziom magnezu u dzieci. Jak temu zaradzić? Podać dziecku Magnisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magnisie, potrafią się skoncentrować, radzą sobie ze stresem. Ja sama podaję Magnisie moim dzieciom. W całym kraju manifestowali zwolennicy i przeciwnicy zaostrzenia przepisów dotyczących przerywania ciąży. Ma się liczyć nie liczba studentów, lecz jakość kształcenia. Minister nauki zapowiada zmianę w finansowaniu uczelni. Włosi obchodzili po raz pierwszy Dzień Pamięci o ofiarach imigracji. Informacje TOK FM. Piotr Topoliński. Ulicami wielu miast przeszły wczoraj protesty kobiet przeciwko projektowi ustawy przewidującej zaostrzenie przepisów dotyczących aborcji. Uczestniczki manifestacji domagały się utrzymania lub liberalizacji obecnego prawa. Akcja poniedziałkowa z protestów została zwołana w portalach społecznościowych. Finansowo spodziewał się na placu zamkowym. 17 000 według służb porządkowych przeszło wczoraj ulicami Warszawy w tzw. czarnym proteście. Nie tylko kobiety, ale także mężczyźni manifestowali swój sprzeciw wobec zaostrzenia prawa aborcyjnego. Protest na bieżąco śledziła reporterka TOK FM Joanna Munkosa. Pan też przyszedł. Dlaczego? Dzisiaj tak uważam, że kobietom należy się wsparcie, tak? Mają prawo mieć wybór. Jeżeli jest zagrożenie ich życia, tak? Czy doszło do gwałtu, doszło do jakiegokolwiek skrzywdzenia tej kobiety, to powinna mieć taką możliwość. Dotychczasowe przepisy były jak najbardziej porządku. Dziewka, która mieszka w Toronto, na pewno się też ucieszy, bo wiem, że jest tak aktualnie w tych sprawach i popiera ten proces. Ja już zupełnie nie mam kraju, ale mi to nie przeszkadza. Czuję atmosferę, czuję, że dobrze robimy. Minister nauki i szkolnictwa wyższego zapowiada zmiany w finansowaniu uczelni. Wicepremier Jarosław Gowin powiedział w Zielonej Górze, że od przyszłego roku będzie brana pod uwagę nie liczba studentów, a jakość kształcenia. Jeden z policjantów trafił do szpitala. Trzech najbardziej agresywnych chuliganów trafiło na komisariat. W czarnym proteście w Polsce piszą dziś zagraniczne media. Amerykański Washington Post donosi, że czarny poniedziałek był krzykiem Polek o własne prawa i że w całym kraju wzięło w nim udział 6 milionów osób.
kolei niemiecki Frankfurter Allgemeine Zeitung zwraca uwagę na to, że czarny protest odniósł ogromny sukces w mediach społecznościowych, a akcja stała się tak głośna, że zainteresowała się nią wiele osób z całego świata. W odpowiedzi na czarny protest w wielu miejscach Polski organizowane były białe protesty w kościołach odprawiano samoobronie życiorobowskim. Uczelnia powstała z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Politechniki Zielonogórskiej. Obchodzi w tym roku jubileusz 15-lecia. Prawie 6 tysiącom osób udzieliły wczoraj pomocy jednostki Włoskiej Straży Przybrzeżnej, Marynarki Wojennej oraz organizacje pozarządowe patrolujące Cieśninę Sycylijską. Znaleziono ciała 9 osób, które utonęły. We Włoszech obchodzono po raz pierwszy Dzień Pamięci o Ofiarach Imigracji. Dzień ustanowiony przez włoski parlament wiosną tego roku przypada w rocznicę tragedii, jaka 3 lata temu rozegrała się w pobliżu Lampedusy. Na pokładzie płonącego futra zatonęło 368 osób. Starania o opuszczenie pamięci zakończyły się sukcesem i rocznica ich śmierci jest we Włoszech świętem państwowym. Nie udało się natomiast sprawić, ażeby nie było więcej ofiar. Ministerstwo do tej pory nie odpowiedziało nam na pytania dotyczące przyczyn odwołania sędzi więcej na ten temat na naszym portalu TOK.FM. Słuchasz informacji TOK.FM. Władzy Włoskie rozczarowane, że nie posunęła się, jak to się nazywa, sprawa relokacji uchodźców w krajach unijnych, określiły, że nadal udzielać będą pomocy wszystkim, nie patrząc, czy chodzi o uchodźców, czy nie. Nie wiemy, kim są, ale wiemy, że naszym obowiązkiem jest i pracować, powiedział minister spraw wewnętrznych Andrzej Milon. Zdaniem Amerykanów Rosja przede wszystkim nie wywiązała się z dostarczenia pomocy do oblężonych miejsc, a także okazała się niezdolna do zapewnienia, że popieranie przez nią sowieckie reżim wstrzymał bombardowania Sączą, kokolejna odsłona 20-letniego festiwalu teatralnego. Spektakl poświęcony jest osobie Niccolò Machiavelliego, autora traktatu o sprawowaniu władzy pod tytułem Książek. Treści zawarte w sztuce są cały czas aktualne, podkreśla Juliusz Makucz. Niestety to wszystko doprowadzi do tragicznych konsekwencji i cierpienia ludzi. Wywieranie nacisku na reżim Baszara el-Assada się nie udało i teraz będziemy musieli znaleźć inne rozwiązanie. Wczoraj bomby spadły na największy szpital w opanowanej przez opozycję części Aleppo. Na lotach zginęły 3 osoby. Były to kolejne ataki z powietrza na tę placówkę w ostatnich dniach. Budynek nie nadaje się już do użytku. Ponad 6 tysięcy migrantów uratowano wczoraj na Morzu Śródziemnym. To rekordowa liczba osób uratowanych jednego dnia. Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wydarzenie potrwa do 21 października. Około 110 tysięcy migrantów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed ulewami w centrum i na południu kraju. Intensywne deszcze spadnie na Podkarpaciu, Śląsku i w Małopolsce. Ostrzeżenia dotyczą także województw lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, opolskiego i dolnośląskiego. Synoptycy prognozują też silny wiatr na wybrzeżu. Temperatura maksymalna dziś od 10 stopni w Suwałkach do 12 w Warszawie i Krakowie i 15 stopni w Szczecinie. Ciśnienie rośnie. Polskie Radio 24. Poranek Radio TOK FM. W Lidlu wielkie promocje. W każdy poniedziałek, wtorek i środę rusza Wielka Piątka, czyli aż 5 produktów w super cenach. I tak, bilety z pierścinka 12,99 za 800 gramów. Kabanosy Pikop 3,33 za 120 gramów. Winogrona Jasne 3,79 za kilogram. Bułka śniadaniowa Fitness 4,39 groszy. A wafelki z kremem mlecznym i orzechami 4,89 za 10 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Platforma Obywatelska, ale nie pod nowym kierownictwem oczywiście. Super Express, Bunt Polek, bardzo duży tytuł w środku numeru i zajawka na pierwszej stronie, ale to i tak nic w porównaniu z Gazetą Wyborczą, która
1000 produktów za pół ceny z okazji urodzin w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj czarnemu protestowi i dotrzymuję słowa, nawet nie ma wiadomości sportowych. 24 strony o czarnym poniedziałku i towarzyszących różnych zagadnieniach. Bardzo zaangażowane dziewczyna, sprawy społeczne, co trzeba popierać, ma tatuaż na twarzy, czarny protest, zaklejone na czarną chustę, pokazuje, wczorajszych obchodów Dnia Jedności Niemiec. To jest liberalne. Faka. Zorganizowano w roku w Gazety Wyborczej, to jest w Saksonii, na wschodzie kraju. No i nie obyło się też kilkuset demonstrantów przywitało gwizdami prezydenta Niemiec Joachima Gauka i kanclerz Angela Merkel, odnoszono hasła typu zdrajcy narodu, wynocha. To oczywiście w reakcji na politykę rządu wobec uchodźców, która zwłaszcza na wschodzie Niemiec, czyli na terenie byłej NRD, budzi duże kontrowersje. Dziennik Süddeutsche Zeitung na pierwszej stronie cytuje wypowiedź premiera Landu Saksonia, Stanisława Tielicza, który stwierdził, że te pełne nienawiści hasła są dokładnie niepatriotyczne i pełne pogardy dla człowieka. Dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung przytacza też fragmenty przemówienia przewodniczącego Bundestagu Norberta Lamerta, który wzywał Niemców do tego, aby mieli więcej wiary i więcej optymizmu i żeby pozostali otwarci na innych, żeby Niemcy pozostały otwartym krajem. Polityk podkreślał, że... Dobrze, teraz śpimy już, nie gadaj. Ale co ja bym tak powiedział? Co znajdę? Jak się znajdę? Komentator Frankfurter Allgemeine pisze, że wczorajszy Dzień Jedności był szczególny, nie tylko ze względu na uczących demonstrantów. Jak czytamy, przy okazji takich uroczystości zawsze znajdą się ludzie rzucający frazesy, czasem są to lewicowi ekstremiści, czasem prawicowi ekstremiści. Ale wczorajsze uroczystości, jak czytamy, były przełomowe. Można je nazwać przełomem w rocznicę przełomu, bo po raz pierwszy świętowano Dzień Jedności Niemiec w momencie, kiedy o jedności kraju nie może być mowy. Czytamy w komentarzu we Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ja nic nie wiem, jak dojechać na ostatnią chwilę, nic ci nie dali. W którym niemal wszyscy głosujący opowiedzieli się za tym, aby Bruksela nie mogła narzucać Budapesztowi kwot przyjmowania uchodźców, ale to referendum nie było ważne, bo zagłosowało w nim za mało osób. Komentator gazety zauważa, że premier Viktor Orban ogłosił, iż referendum jest sukcesem, ale zanim autora artykułu jest jego porażką. Jak czytamy, to jak bardzo Orban stara się przekuć to referendum w sukces, może świadczyć o tym, jak bolesna jest to dla niego porażka i jak bolesnym policzkiem był wynik tego głosowania. Jasne, wystarczy wspomnieć o tym, jak wielkie nakłady sił i środków zainwestowano w przygotowanie do tego referendum. Jak czytamy, już od lata przez cały kraj przytaczała się mobilizująca fala reklam korzystnego dla Orbana przekazu w mediach, które miały przekonać do głosowania pomyśli szefa rządu. I po co to wszystko, pyta komentator, zwracając uwagę, że wszystkie ustawy, które Orban chce teraz przeforsować, tak przepchnąłby przez parlament. Orban nie miał też problemu, aby zdobyć posłuch w Brukseli czy w innych europejskich stolicach, zwłaszcza, że domagając się zatamowania migracji i tak zyskiwał sojuszników. Stąd żart, że węgierskie referendum było najdroższym badaniem opinii publicznej w historii. Ale jak czytamy, oczywiście było to coś więcej. Referendum jako konstytucyjny instrument wymyślony do balansowania sił został wykorzystany przez i tak bardzo silną partię rządzącą do zapewnienia opozycji do narożnika. Mieszkańcy kraju zauważyli, że nie chodzi tu o żadną ważną sprawę, tylko o właśnie polityczną przepychankę, dlatego zareagowali z niechęceniem, nie uwierzyli propagandowej maszynerii. I właśnie to, a nie nieważność tego referendum jest prawdziwą porażką Orbana, czytamy we Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Gazeta odnotowuje też niezwykłe, ostre, niezwykle ostre słowa ministra gospodarki Niemiec, Sigmara Gabriela, pod adresem największego niemieckiego banku, mianowicie Deutsche Banku. Otóż jego prezes Deutsche Banku poskarżył się ostatnio w jednym z wywiadów na działanie spekulantów, którzy jego zdaniem doprowadzili do ogromnego spadku wartości akcji na Deutsche Banku, bo rzeczywiście w ostatnich miesiącach ceny akcji na giełdzie spadły bardzo, bardzo mocno. Gabriel, czyli kanclerz Niemiec i minister gospodarki, odpowiedział na to, że nie wie, czy ma się, tu cytat, nie wie, czy ma się śmiać, czy płakać, że bank, który uczynił ze spekulacji swój biznesowy model, skarży się teraz, że jest ofiarą spekulantów. Koniec cytatu. Tę sprawę komentuje dziennik Süddeutsche Zeitung, który krytykuje wypowiedź niemieckiego ministra, a zarazem wicekanclerza. Jak czytamy, krytyka Gabriela pod adresem Deutsche Banku jest uzasadniona, ale trudno zrozumieć, dlaczego minister tak gwałtownie atakuje bank. Oczywiście jako przywódca socjaldemokratycznej SPD i zapewne kandydat na kanclerza w następnych wyborach musi dbać o swoich wyborców, ale chyba nie tędy droga. Jak czytamy, poprzez takie wypowiedzi Sigmar Gabriel wywołuje raczej wątpliwości co do tego, czy postępuje odpowiedzialnie. Przecież musiał zauważyć, że inni członkowie rządu milczą w sprawie Deutsche Banku, wiedząc, że każde słowo może zachwiać jego kursem akcji. Gabriel pogodził się jednak z tym, że jego słowa zaszkodzą kursowi banku, w ten sposób zaszkodził jego miejscom pracy, o które jako minister gospodarki niby się troszczy. Zagraża bankowi w ogóle, w ten sposób nie wygląda za bardzo na kanclerza. Czytamy w dzienniku. Tegoroczne obchody Dnia Jedności Niemiec przebiegały w napiętej atmosferze, o tym wspominałeś na początku przeglądu prasy i o to chciałabym dopytać, bo niechęć do polityki rządu, krytyka działań to jedno, ale czy wiemy, czego dokładnie oczekują obywatele Niemiec? Są trochę podzieleni tak naprawdę. Są osoby, które oczywiście życzyłyby sobie całkowitego zamknięcia niemieckiej granicy, żeby uchodźcy już w ogóle do Niemiec nie docierali. Chociaż oczywiście sytuacja mocno się zmieniła w porównaniu, diametralnie się zmieniła w porównaniu do ubiegłego roku, bo w ciągu ostatnich miesięcy do marca tak naprawdę do Niemiec dotarło ponad 1 milion imigrantów, w tym roku jest zdecydowanie mniej, więc tak naprawdę ten problem nie jest już tak aktualny. Ale Niemcy, zwłaszcza ci we wschodnich landach, należących do byłej NRD, patrzą na ten cały problem polityki migracyjnej inaczej. Są o wiele bardziej krytyczni, o wiele głośniej wyrażają swój sprzeciw wobec tego, że rząd pomaga uchodźcom, a nie pomaga na przykład im. Tam właśnie na wschodzie najgłośniej się protestuje, że pieniądze z podatków przeznaczane są na pomoc uchodźcom, a nie na przykład na pomoc mieszkańcom własnego kraju. No i to widać było wczoraj podczas tych obchodów właśnie w Saksonii, czyli we wschodnio-niemieckim Landzie, przypomnę, w Landzie i w Dreźnie, czyli mieście, w którym od miesięcy regularnie maszeruje po ulicach Pegida, czyli ten antyislamski ruch sprzeciwiający się migracji do Niemiec. Najważniejsze to nawet dziś goszczą w niemieckiej prasie o nich Wojciech Szymański, korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Bardzo dziękuję. Już kwadrans po siódmej. Oczywiście Piotr Topoliński, trzech policjantów rannych i trzy osoby zatrzymane, to bilans zamieszek, do których doszło po proteście przeciwko obywatelskiemu projektowi Stop Aborcji w Poznaniu. Organizatorzy mieli zgodę na demonstrację tylko na placu Adama Mickiewicza. Część uczestników postanowiła przejść ulicą Święty Marcin przed siedzibą PiS. Tam doszło do starcia z policją. Wizyta prezydenta na Pomorzu Zachodnim przed południem w Szczecinie. Andrzej Duda weźmie udział w inauguracji roku akademickiego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. W planach jest też uroczystość podpisania listu intencyjnego w sprawie budowy instalacji do produkcji propylenu w zakładach chemicznych Police. Ostatni punkt wizyty to spotkanie z mieszkańcami Łopca. Turecki rząd wyraził zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 3 miesiące. Wnioskowała o to Turecka Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Decyzja władz zacznie obowiązywać 19 października. Dla świata zachodniego, a szczególnie Stanów Zjednoczonych, był to szok. Powód przeżytego 4 października 1957 roku w szoku ważył około 80 kg i miał 60 cm średnicy. Emitował dźwięk, który przeszedł do historii. Chcę obniżyć dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym. Mianowicie chodzi o to, że w nocy
nocy, czyli po 23, tylko do 5 rano. A teraz miałby taki przepis. To jest długie omówienie, dlaczego ten przepis w ogóle wpadł na wogantę. Byłby to zlikwidował i prędkości terenie zabudowane w Bębie wynosił, gdyby ten projekt został przyjęty, 50 km na godzinę, niezależnie od pory linii. I następną zmianą będzie to, że sprzęt, który może być napędzany siłą mięśni lub za pomocą silnika elektrycznego, będzie, proszę Państwa, wyrzucany na ścieżki dla roweru, a więc w rolki, deskorolki, hulajnogi, tym elektryczne, czy Segway. Segway to coś takiego dziwnego, to chyba to coś, co wygląda najdziwniej na świecie. One wszystkie byłyby znikały z polskich dróg, gdyby zostało to prawo proponowane przez resort infrastruktury przyjęte. To ja ślad za Segwayami, hulajnogami z nim na powrót. Poranne radio Tok FM. Ale było to zaklinanie rzeczywistości, szczególnie że podjęta w grudniu tego samego roku próba wystrzelenia pierwszego amerykańskiego satelity zakończyła się klaszą. Rakieta mająca wynieść satelitę wybuchła podczas startu. W Polskim Radiu 24 godziny na świecie. I zgodnie z zapowiedzią widzimy teraz Hiszpanię. Jest z nami Ewa Wysocka, korespondentka Polskiego Radia w Barcelonie. Dzień dobry. Zacznijmy od pytania o prasę, na czym dziś skupiają się hiszpańskie gazety. Na przykład dziennika BC donosi, że smartfon wszyscy przyjmuje się zaproszeniem kolejnej próby rozmów dotyczących utworzenia rządu, bo czeka nas pokój wśród socjalistów, lidera opozycji. Jak to określiłem w artykule, socjaliści nie potrafią porozumieć się ze sobą, a co dopiero z innymi. Też w ABC informacja o Barcelonie, o tym, że władze miasta chcą zmienić nazwę Placu Hiszpańskiego na plac Pablo Nerudy. Można by wyobrazić, jak Madryt interpretuje tę decyzję. Dziennik El Mundo informuje, że Bruksela prawdopodobnie nie zamrozi w Hiszpanii unijnych funduszy i też ponad miliard euro, mimo że Madryt nie przedstawi do 15 października projektu przyszłorocznego budżetu, przedstawi tak zwane przedłużenie projektu. Nie może tego zrobić, bo zgodnie z prawem taki projekt pełnoprawnego budżetu zatwierdza pełnoprawny rząd, a w Hiszpanii 10 miesięcy takiego rządu nie ma. I na koniec El Mundo informuje, że Suzanne Sarandon obchodzi dzisiaj swoje 70 urodziny, 70 z seksa Pilem, tytułem artykułu, a autor przypomina, że niezwykła forma aktorka utrzymuje między innymi dzięki Ping-Pongowi, którego gra codziennie. A o Ping-Pong dużo różnych wymagań. Dziwnego, że Suzanne Sarandon jest w formie. Życzymy pomyślności, ale pomyślności też chyba trzeba życzyć Hiszpanii, bo w kraju nerwowe dni. Zacznijmy od kryzysu socjalistów, partii, która przez 20 lat kierowała Hiszpanią, a teraz chyba można odnieść takie wrażenie, chyli się ku upadkowi. Sobotę w nocy podał się do dymisji Pedro Sánchez. No i pytanie, czy to duża szklanka z wody, czy może większy kryzys socjalistów? Och, to jest taki kryzys pisany dużymi literami, ale z burzą, z grzmotami, z grzmotami co sekundę. Sobotę w Madrycie było się spotkanie zarządu partii, podczas tego zarządu Pedro Sánchez podał się do dymisji. Sytuacja była tak napięta, że socjaliści sami poprosili, aby budynku strzegła policja, bo obawiali się, że dojdzie do niepokoju, że przeciwnicy i ci, którzy popierają Pedro Sáncheza, po prostu tam zaczną odrabiać. Zresztą była cały czas pikieta dziennikarzy, nie zostali wpuszczeni na to spotkanie, ale wiadomo, istnieją sieci społecznościowe i mniej więcej na bieżąco, no i w środku kantejskiej sceny był krzyk i płacze. Jeden z socjalistów miał nawet próbować pobić Pedro Sáncheza, także ta partia że Unia Europejska nie ma kompetencji w sprawie prawa aborcyjnego. Alarmowodziowe ogłosiły po ostatnich opadach władze Żywca, zapobotowie przeciwpowodziowego obowiązuje na całej Żywiecczyźnie. Intensywne deszcze doprowadził do podtopień posesji. Strażacy umocnili brzegi potomu z Poryszek, które wystąpią w brzegu. Wkrótce stan ostrzegawczy może przekroczyć poziom zapisałem. Stany Zjednoczone zawiesiły prowadzone z Rosją rozmowy o ustanowieniu rodzaju Syrii. Waszyngton oskarża Moskwę o to, że nie wypełnia swoich dotychczasowych zobowiązań. Wbrew zapowiedziom nie dostarczyła pomocy do obrężonych miejsc i nie doprowadziła do przerwania ataków na rebeliantów. Musiał odejść od kryzysu.
zastanawiam, czy to oznacza, że socjaliści odsunęli Sancheza, żeby pomóc na przykład powstaniu rządu? Zapraszam, wciąż nie wiadomo, kto obok Kamila Greka zagra na środku obrony w meczach z Danią i Armenią w eliminacjach Mistrzostw Świata 2018. Narzekający na uraz Michał Pazdaniek na razie został na skupowaniu reprezentacji Polski przez 3 dni. Ma być obserwowany przez sztab medyczny. Obrońcy Legii mogą zastąpić Igor Lewczuk, Paweł Dawidowicz albo Tiago Cionek. Lżejsza niż pierwotnie się wydawało, okazała się kontuzja Tomasza Jodłowca. Wczoraj selekcjoner Adam Nawałka wizytował PGE Narodowe, dziś powołani przez niego piłkarze o 18 będą trenowali na stadionie Polonii Warszawa. W sobotę zagrają z Danią, a za tydzień z Armenią. Łukasz Fabiański ma nowego trenera. Po 3 porażkach z rzędu Swansea zwolnił Francesco Guidolina. Włocha zastąpił Bob Bradley. Były selekcjoner reprezentacji USA jest pierwszym amerykańskim szkoleniowcem w historii angielskiej Premier League. Aż 48 drużyn biorących udział w piłkarskich mistrzostwach świata to nowy pomysł FIFA na rozbudowanie mundialu. Pomysł, który podczas wizyty w Kolumbii przedstawił Gianni Infantino. Prezydent FIFA zapewnił jednak, że żadna decyzja w tej sprawie nie zapadnie do końca roku. Nie będzie zmiany na stanowisku selekcjonera reprezentacji polskich piłkarzy ręcznych. Talant Dujshebaev ma poprowadzić biało-czerwonych do igrzysk w Tokio w 2020 roku. Umowa między szkoleniowcema a Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce wygasa 30 listopada, a już wiadomo, że zostanie przedłużona o kolejne 4 lata. Przypomnę, że podczas igrzysk w Rio polscy szybiorniści zajęli 4 miejsce. Na koniec jeszcze boks i mistrz świata w rakiecie ruskiej Tyson Fury, której nie przestaje zadziwiać i niestety ostatnio poza bokserskim ringiem. Wczoraj brytyjski pięściarz w ciągu godziny poinformował o zakończeniu kariery, a następnie napisał na Twitterze, że to żart, a on zamierza nadal walczyć i bronić pasów federacji WPA i WBO. Fury ostatnio miał sporo problemów. Dwa razy wycofał się z branżowej walki z Władimirem Kliczką. Według informacji ESPN w jego organizmie wykryto kokainę, za co grozi mu dyskwalifikacja i odebranie tytułów. Wcześniej Brytyjczyk stracił tytuł IBF za odmowę rywalizacji z Ukraińcem poprzez łapę głaskowe. Wciąż jednak bilans Fury'ego to 25 zwycięstw i żadnych porażki. Tak wielki dług socjalistów to nie tylko jest brak ich gospodarności. Synoptycy ostrzegają przed opadami w całej południowej Polsce i na Mazowszu, szczególnie intensywnie popadają na Śląsku, Małopolsce i na Podkarpaciu. Sporo słońca, natomiast na wybrzeżu, na termometrach 12 stopni w Białymstoku i Warszawie, 13 w Trójmieście i Łodzi, 14 we Wrocławiu i Gorzowie, 15 w Szczecinie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Kiedy ubyło elektoratu deputowanych, teraz też nie można, tylko firmy oficjalnie mogą przekazywać pieniądze przedtem. Osoby prywatne czy osoby, którym bardzo zależały na bliskim kontakcie z politykami, też mogły finansować partię. To wszystko się skończyło. No ale teraz jeszcze powiem, że partia ludowa, która teraz rządzi Hiszpanią, w 2014 roku, kiedy po raz drugi dochodziła do władzy, miała 78 milionów euro długu. Jaki on jest teraz na razie partia na ten temat nie chce mówić, ale podobno poradziła sobie lepiej niż socjaliści. Ten rząd jest niższy niż partii socjalistycznej. To skoro o finansach mówimy, przed tygodniem wspominałyśmy o początku bardzo ważnego procesu dyrektorów banku. Dziś w Madrycie rozpoczyna się kolejny proces, największy proces o korupcję w Hiszpanii, teraz tytułowany problem tej sprawy. Powiem jeszcze o tyle zabawne, czy zabawne. Oba procesy toczą się w tym samym budynku. Także bardzo wiele miejscowości na pierwszym piętrze, a ten proces o korupcję będzie się toczył piętro wyżej. To z punktu widzenia dziennikarzy nieco łatwiej. Zaniechania, że wśród osób, które są w stanie, w których są w stanie,
Machalaonda, to jest takie miasteczko satelickie pod Madrytem, doniósł na policję, że tutaj jego koledzy z partii próbowali go przekupić, dawali mu 260 000 euro, żeby on zmienił klasyfikację gruntu, przeznaczenie gruntu i żeby oni sobie na tych gruntach coś tam mogli własnego pobudować. Oni uważali, że to jest nie fair, nie jest zaszarowane. Stoi, nie ma, to jest na kamionku. Nazywa się kasus nieprawdziwy, krzywdzący, powodujący wściekłość. Ta pogarda, która płynęła wczoraj z ust. Na kamionku jest i ma pani działo o tej porze. Tylko jedna natychmiastowa dymisja kierowała ministra. Napatrzała to jak chodakowska. Zwyczajnie karci protestami, nie ma tutaj w ogóle nic. To jest gdzieś, co będzie musiała iść. Lokalnymi świętami, z rozpościami, z przyjazdem papieża do Walencji łącznie. Zdjęcia na ulicę, ale ona to wszystko ona nas miała pod swoim nadzorem. Rzeczywistość przez politykę, skoro już powiedzmy, miała ogromne pieniądze. Mapa teraz o tej porze nie zmieniała. Zobaczymy, to kształt w tym razie. Pan Korea, pan Pasek, nazywany był przedpolem, doskonale sobie radził. No i on miał opłacać wiele ochrony partii ludowej, aby zapewnić swojej firmie oczywiście dostęp do zleceń. Teraz zasiadający na łapie straszony, będą musieli odpowiedzieć za korupcję, malwersację, wykonanie pełnionych funkcji na cele prywatne. No a kiedy zaczną, bo będą sobie składali zeznania do końca marca, między innymi na łapie straszony, zasiądzić przebój skarbu w partii ludowej, ale od kwietnia zaczną składać zeznania świadkowie, 300 osób. No i świadczyli, którzy tutaj byli wicepremierzy, ministrowie, nawet kierująca autonomicznym regionem Madrytu. Także to będzie proces, który